I dostaliśmy od nich właśnie telefon, że się zakopali. Będziemy mieli drzwi tutaj w tą stronę. Zagotowanie tego obiecanego tarzina z patelni. Jakbym nie wiedziała, że to Polacy robili, to myślała, że Marokańczycy. Dokładnie. Wow. Idziemy zobaczyć tutaj właśnie domy w skale. Tak, no lepiej duka. Pchać niż ciągnąć. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Słuchajcie, taka sytuacja. Chcieliśmy wam zrobić niespodziankę, bo mieliśmy tam mieć polski zlot vanliferów na klifie przy oceanie. Van Paweł oczywiście standardowo, no i oczywiście podróżowanie Kasia i Łukasz. No i dostaliśmy od nich właśnie telefon, że się zakopali. No są tutaj wydmy. O, właśnie. Dziury idą. Chyba nam się aparacik trochę skrzywił. O, tutaj jestem. Cześć, wróciłem. Nic mi nie jest. Wszystko jest okej. Także zaraz nas ktoś będzie ratował. Jedziemy do Kasi i Łukasza. Ale jaja, słuchajcie, jaki tu jest teren, jakie drogi. No to spójrzcie sobie sami. Wypatrujemy Kasię i Łukasza, bo oni gdzieś tu w bok zjechali. Zobaczymy. Którędy mam jechać? Każę jechać. Tutaj każę jechać. Są i oni, Kasia i Łukasz, są! Chyba już się uratowali sami. Okej. Okay. No i sytuacja opanowana. Także my niewiele zdziałaliśmy, ale mamy nadzieję, że już dalej przejedziemy. Bo tutaj droga piaszczysta. Pawle, czy przydałoby ci się 4x4? Oczywiście. Teraz już tak. Teraz by mi się przydało 4x4, absolutnie. Do tego momentu jeszcze było spoko, ale... Ale to już by się przydało. No i trafiliśmy do kolejnej vanlife'owej wioski. Wow, i oczywiście jakie maszyny. Wioski. No i korzystając z tego, że jesteśmy na takiej pięknej miejscówce, no to zabieram się za gotowanie tego obiecanego tarzina z patelni. Przygotowałam tu składniki. No ale zobaczcie, jakie to piękne miejsce. No i na pierwszy ogień idzie marchewka, bo ona się podobno tak nie przypala. No to cebula czerwona. I kurczak. Kurczak zamarynowany jest w oliwie. I w takim miksie przypraw do tarzina. Bakłażan wcześniej pokrojony w kostkę, posolone, trzeba odcisnąć. Posypujemy bakłażanem. Czosnek. Fasolka szparagowa pokrojona w kawałki. Świeża kolendra. Papryka i kwintesencja smaku, czyli kiszona cytryna. Tak wygląda. Pachnie przepięknie. Pokroję ją w plastry. A na koniec obkładam to wszystko
plastrami ziemniaków, żeby cały smak i sos został w środku. Sypię jeszcze przyprawą do tażina. Jest tu szafran, kurkuma, pieprz, anyż, mnóstwo przypraw. No i tażyn już jest gotowy, teraz po prostu trzeba czekać, musi się gotować powoli, żeby się nie przypalił, podlałam jeszcze trochę wody. No i co? Czekamy, czy się uda, jak będzie smakował. Tażyn już gotowy, gotował się na wolnym ogniu i jeszcze na takiej blaszce. Blaszka od Kasi. No i idziemy teraz jeść, szykujemy sobie na stole, szykujemy sobie na dworzu, na zewnątrz stół. Tak, a najpierw trzeba tam ogarnąć stoliki, krzesła, także działamy. No, ekipa już czeka. No, a ekipa jest wspaniała. Van Liferów. Halo ekipa, siema! Hejo! Hej, siema, siema! Gotowi na żarełko? To już tak pachnie. Już się ręce trzęsą z głodu. Przyszedłem właśnie teraz do kampera, a tutaj takie cuda. Rarytasy. Cudownie pachnie taką prażonką. Prażonką z ogniska. I co, tą przyprawę masz z tego suku tam w Agadirze? Czy skąd masz tak, tą przyprawę? No, z tego suku El Hat w Agadirze. To jest taka mieszanka różnych przypraw. Brał po prostu różne przyprawy i to wszystko później zmielił. No, także to jest... Wow. A powiedz, ta kiszona cytryna też tu jest? Tak. I czemu się daje tą kiszoną cytrynę? O co tu chodzi z tą cytryną? Ja zaczynam. To się jeją? Tak, no nawet jest tak. Taka upieczona jest. Jest bardzo dobra. O, mam ją! Dobra, oddam ją. Czemu? Aha, no dobra. Nie, jest chyba więcej, bo tu też jest jedna. Tażin z mięsem, marokańska wersja. Ale dobrze, skoro wypadła kość, to znaczy, że się ugotowało. Znaczy, coś tam jest. Przed tymi ziemniakami. Nie, no tu jeszcze jest. Nie, wiem, śmieję się. Ja ci, Paweł, nakładam. Smakuje wam? Pyszne, wspaniałe. Jakbym nie wiedziała, że to Polacy robili, to myślała, że Marokańczycy. Dokładnie, wow, że może zaczniemy robić i sprzedawać. I to tylko potwierdza, że nie trzeba mieć tażina. Można nawet na zwykłej patelni. Można, nawet się nie przypaliło. Ale to dzięki podkładce. Patelnia nie pęknie. Oj, patelnia nie pęknie. No ile można siedzieć w wannie? Trzeba się w końcu ruszyć, chociaż to nie jest takie bezczynne siedzenie w tym wannie teraz, bo w takim gronie mamy tyle tematów po prostu. No kurde, fajnie jest. Ale przed chwilką poruszyliśmy bardzo fajny temat, nie? Jaki? Marzenia. No. Jazdy na koniu. Tak. Po afrykańskiej pustyni. Nie, no nie po pustyni, bo jeszcze nie jesteśmy, po plaży. Też może być. Zawsze marzyłem o tym, żeby przejechać na koniu po plaży. Znaczy, nie zawsze marzyłem. Pojawiło mi się to marzenie jakiś czas temu. I nawet byłem gotowy wynająć takiego konia, ale niestety jak już się wynajmuje konia, to wtedy to wygląda w ten sposób, że ten facet schodzi z konia i ciągnie tego, prowadzi tego konia. Nie? No tak, nie można samemu, tak, nie? Tak, samemu, no chyba, że się umie. No właśnie, ja bym bał właśnie, to nie wiem, najbardziej... Nie wiem, czy bym nie wylądował w Saharze Zachodniej, jakbyśmy tutaj odpalili tego konia. No, mogłoby tak być. Na koniu. Zatrzymałby się. Ja myślałem, żeby moją Nicę taki prezent zrobić na rocznicę ślubu, ale potem sobie pomyślałem, że jakby spadła z tego konia na plaży i cały wyjazd potem, wiesz, gdzieś u lekarza i mówię, nie, coś wymyślę już innego. Już starszy lekarz. Tak. Może na osiołku. Prędzej. Przejażdżkę. Patata i 10 na godzinę. No wiesz, Kasia, to już taka... Zaawansowana rocznica, że osiołek tylko. Like
słońce już zachodzi, a my idziemy zobaczyć tutaj właśnie domy w Skale. Są tu rybacy, mają podobno dobrą rybkę, może coś jeszcze uda nam się zjeść na kolację. No więc wszystko było tutaj pozamykane, nigdzie nie mogliśmy wejść. No i nie wiem, czy ludzie tutaj może nie mieszkają, nie wiem, czy mieszkają naprawdę, czy to jest tylko tak dla turystów, a może dlatego, że jest piątek i wszyscy poszli się modlić, więc no nie wiem. No ale nigdzie nie mogliśmy wejść, także wracamy do vana po tej długiej przechadzce. No i znowu pięknie nam mija kolejny dzień na tej po prostu no przecudownej miejscóweczce. Wczoraj fajny wieczorek z Kasią, z Łukaszem. Michał z Mają już pojechali niestety. No co, no ale korzystając z okazji, że tutaj podróżowanie stoi, że tak powiem, za miedzą, idziemy zaraz do nich, bo mamy do nich jedno pytanie. Myślę, że wy też będziecie chcieli znać odpowiedź na to pytanie. Także chodźcie, zobaczymy, co tam u nich słychać. Cześć, można? Siema, siema. Zapraszamy, śmiało, śmiało. Witamy, witamy. No my wpadliśmy zobaczyć, jak wam się mieszka w starym Nowym Alteku. Ciasno. Ciasno. Ciasno, jest dużo ciasiej niż w Ducato. To jest niewiarygodne, że zrobiliśmy dokładnie identyczny układ kampera, stolik, kuchenka, łazienka i tak dalej, jak w Ducato. Ale jest ciasno i przez to nam się po prostu trudniej żyje. No i tak jest troszeczkę, ta paka jest parę centymetrów węższa i dosłownie tych paru centymetrów nam brakuje, bo na przykład no tutaj nie możemy się minąć tak swobodnie, to jest takie już przeciskanie się. Więc cały dzień jest opóźniony, bo na przykład Kasia staje wcześniej, no to ona już ma tą całą poranną toaletę, to ona już, ja nie schodzę z łóżka, aż ona zrobi wszystko, co ma zrobić, już usiądzie tutaj, zacznie coś jeść, to wtedy ja schodzę. A wcześniej mogliśmy razem funkcjonować, ja sobie robiłem śniadanie, Kasia się myła, czy na odwrót i można było normalnie funkcjonować. No i tak samo łazienka była trochę większa w Ducato. Tam jednak było troszeczkę więcej przestrzeni, więc tam naprawdę łazienka była duża. Można było tam się kręcić, skakać. No tutaj w tym, no jest łazienka w tym vanie, ale jest ona ciaśniutka, więc tam wszystko jest takie właśnie. Komfort prania prysznica też wcześniej. Nie? Wcześniej po prostu mieliśmy ochotę na prysznic, to włączaliśmy boiler. 20 minut później już byłem nago, pod prysznicem się kąpałem. A teraz to muszę po prostu zagotować wodę, wynieść wszystkie rzeczy, nalać wodę do tego zbiornika, uzupełnić, wymieszać. Bo w łazience nie mamy instalacji wodnej. Łazienka jest tylko kabiną prysznicową, kibelkiem i osobno mamy prysznic taki outdoorowy, który trzeba napełnić, żeby wziąć prysznic. No właśnie ja byłem w szoku. No. Dowiedziałem tego tutaj. Bo nie było czasu raz na robienie tego prysznica, takiej całej instalacji, a dwa, cała ta instalacja jest dosyć kosztowna, no bo i boiler, i te rurki, złączki, to wszystko, pompa, jedna, druga, trzecia. To jest no, grubych parę tysięcy, więc uznaliśmy, że po prostu tam spróbujemy przez ten rok pojeździć z takim prysznicem przenośnym z Decathlonu, taką pompowaną pompką. Ale sprawdza się wszystko, nie? Nie, tak, wszystko się tak działa, sprawdza. To myje, jest, tak, spełnia swoją funkcję, tak. Natomiast nie ma już tego komfortu jak wcześniej, więc jest troszkę trudniejsze to podróżowanie tym samochodem, ale sentymentalne. Kłótniogenne, ale jest dużo więcej takiego czasu, spokoju. Dużo spokojniej mi się nie podróżuje, bo też jest wartość tego samochodu mniejsza, więc nawet jakby coś się stało, to są takie drogi, jak ostatnio jechać przez tą pustynię w Ducato, bym tam w ogóle nie wjechał. Po prostu bym zobaczył piasek, to bym nie wjechał w tamto miejsce, a ty Altekiem sobie myślę, Boże, to jest przygoda i jedziemy. Bo dodajmy jednak też to, że no Altek ma swoje plusy. Przede wszystkim plusem jest to, że to jest Altek, stary, dobry samochód, bez żadnej elektroniki praktycznie. Dobra, szyby mamy opuszczane. Ale no nie ma tego komputera pokładowego, więc jak się coś psuje, tam nie wiem, trochę płyny się przesuną czy coś, to nie ma tego alarmu. Tak, tak. No i ma napęd na tył, co właśnie niedawno ustaliliśmy, że jest najlepszą opcją. A, no tak. Bo lepiej pchać niż ciągnąć. Tak, to nasza konkluzja. Ale zobaczcie, jak te parę centymetrów, jaką robi różnicę. Tak. No to jest niewiarygodne, że mało, to jest tak no, dosłownie kilka centymetrów, a jednak... Tak. Jednak ich troszeczkę czyli brakuje. Trochę płaczecie za Ducato. No pewnie, że tak. Może nie płaczemy, pewnie, ale z sentymentem go wspominamy i tą totalną wygodę, jaka w nim była, ale... Ja lubię komfort, ja też... po prostu lubię komfort. Ja po prostu lubię, jak jest wygodnie, jak jest niewygodnie, to tego nie lubię, tego stanu niewygody, a w Ducato było wygodnie. No ale też tak jak wiele mówiliśmy, Altek zmienił nasze życie. Ten samochód odwrócił nasze życie o 360 stopni.
i sprawił, że ono się totalnie odmieniło i no, mamy do niego olbrzymi sentyment, więc no, ciężko było nam się z nim rozstać i dalej sobie chyba już tego... Zawsze będzie już Neltek naszą częścią życia. Tak. Jest wytatuowany na naszych nogach, jest w naszym logo, jest wszędzie po prostu, na każdej książce jest książka o nim, więc... Ja też się swobodnie czuję jako to jest nasz wielki wóz. Neltek wszystko przeżyje, nawet właśnie jak ja tam, nie wiem, za późno zmienię wiek, czy zredukuję, także... Tak, i teraz jeszcze z tym kolorem na zewnątrz, który też jest odporny na jakieś zarysowania, no to już w ogóle nie ma co się martwić, w krzaki można wjeżdżać. Tak. Jak słyszę, jak ktoś rysuje, to sobie myślę, ciekaw jestem, czy to znajdę w ogóle, tą rysę. Ale ogólnie zadowoleni jesteście z tego wyboru? No jasne, że tak. No, bardzo, jest spokój duszy, spokój ciała, po prostu jest wspaniale w Neltku i w ogóle w Van Life'ie. A bezpiecznie się czujecie? Maroku? Bardzo bezpiecznie się czujemy. Czujemy się do tego tak bezpiecznie, że ostatnio tu na tej miejscówce w Maroko, na Ciko, zasnęliśmy my z kluczykami włożonymi na zewnątrz. W drzwi. I jak się obudziliśmy, no to nasi sąsiedzi już byli na zewnątrz. Mówią, obudziłeś się rano? A ja mówię, nie, ja dopiero teraz, bo 11. No, a kluczyki całą noc i cały dzień były włożone w drzwi. Więc bardzo się bezpiecznie czujemy. Na całym świecie przez 5 lat jeździmy i nigdy nas nikt nie napadł, nic nam nie złego się nie stało. Oczywiście nie mówię, że zło nie istnieje, ale nie ma się czego bać. Bo wyjeżdżaliśmy, to wydawało nam się, że nas w pierwszym dniu już ktoś zagazuje, zabije, porwie, Kaśkę sprzedadzą. No po prostu mnóstwo czarnych scenariuszy i nic się nie spełniło. No trzeba wiedzieć, gdzie stawać po prostu. Tak jest. Dokładnie. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. My też dziękujemy. Że mogliśmy wparować tutaj do was. Bardzo nam było miło z wami. Zawsze. To niesamowite uczucie, że nasi inspiratorzy już po raz kolejny się z nami spotkali tutaj. Super po prostu. Była przyjemność po naszej stronie. No i oczywiście wpadajcie na kanał do podróżowania. Zapraszamy. Zobaczycie, jak Maroko odkrywają swoim okiem, jakie mają odczucia, bo tutaj każdy ma inne. Mimo wielu ekip, które tu podróżują, dokładnie, każdy ma inne odczucia. Każdy widzi coś innego, totalnie. No. Tak. A za jakiś czas u nas na kanale pojawią się właśnie też Terasfera. Także was również zapraszamy właśnie, żebyście zobaczyli ten odcinek. Publikujemy z lekkim opóźnieniem, także musicie sprawdzać, kiedy to będzie, bo jeszcze sami nie wiemy. A jeżeli podobał wam się ten odcinek i to spotkanie, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie po sobie ślad, napiszcie, kto jest od podróżowania i kto oglądał Wantura u nas na kanale Terasfera. Pozdrawiamy! Trzymajcie się! Hej. Hej. I mamy na pamiątkę wspólną foteczkę, wieszamy do kolekcji. Z pięknym widokiem, no bo jakiś może być inny na naszej miejscówce. No, a teraz co? Ogarniamy i lecimy dalej. Szukamy kolejnej pięknej miejscówki. Pa! Co, zostaliśmy sami, mój Moniczku? No, zostaliśmy sami, zbieramy się, lecimy, ale my tak trochę w drugą stronę. Chociaż nie chcę się stąd odjeżdżać, szczerze mówiąc. I tak jakoś jak się postoi parę dni, bo to przykro się robi. No, szczególnie w takim miejscu, ale cóż.